Witajcie. Zanim zaczniemy, mam szybkie pytanie. Czy są wśród nas osoby, które zanim zostały chrześcijanami, były Żydami, wyznawcami judaizmu? Jeśli tak, to podnieście ręce. W porządku, nie ma nikogo, tak myślałem. Dlaczego to ważne, okaże się trochę później. Kontynuujemy dzisiaj rozważanie 7 rozdziału Ewangelii Marka. W zeszłym tygodniu Darek Cieślak przybliżył nam pierwszą połowę tego rozdziału. Pozwólcie, że przypomnę szybko, o czym mówiliśmy. W wersetach od 1 do 23 widzimy znawców prawa i faryzeuszy, którzy przychodzą z Jerozolimy i oskarżają uczniów Jezusa o bycie nieczystymi. Ze względu na to, że jedzą chleb nieumytymi rękami. To był nakaz, który nie wypływał z Pisma Świętego, był raczej nakazem wynikającym z ich tradycji. Pan Jezus pokazuje ich hipokryzję w innych kwestiach, a później przywołuje do siebie tłum, żeby wyjaśnić im, na czym polega prawdziwa czystość. Na tym, że czystość nie jest przestrzeganiem wielu nakazów, nie chodzi o zewnętrzną czystość, ale że liczy się tak naprawdę czystość serca, ta wewnętrzna czystość. I uczniowie mają problem, żeby zrozumieć, o czym Jezus do nich mówi, dlatego zostają zabrani na bok i tam po raz kolejny w Ewangelii Pan tłumaczy im to, co chciał im przekazać. To ważne, żeby pamiętać o tym dzisiaj, kiedy będziemy mówić o dalszej części tego rozdziału, ze względu na to, że stanowi to tło, bez którego przegapimy istotne, wartościowe kwestie, które tam się pojawiają. Pozwólcie, że przeczytam teraz pierwszy fragment na dzisiaj. Po odejściu stamtąd udał się w okolice Tyru. Wszedł tam do pewnego domu, gdyż nie chciałby się ktokolwiek o nim dowiedział. Lecz nie zdołał się ukryć. Zaraz usłyszała o nim pewna kobieta. Jej córeczka była opanowana przez ducha nieczystego. Kobieta ta przyszła i padła Jezusowi do stóp. Była ona Greczynką rodem z Syrofenicji. Zaczęła go prosić, aby wypędził z jej córki demona. On zaś zwrócił się do niej. Pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Panie, odparła kobieta, i szczenięta jadają pod stołem okruchy, które spadną dzieciom. Wtedy jej odpowiedział: ze względu na te słowa idź, demon wyszedł z twojej córki. I gdy wróciła do domu, znalazła dziecko leżące na łóżku, demona zaś już nie było. Widzimy tutaj Pana Jezusa pokryjomu na terenie pogan. I to miasta, które są wspomniane w przypowieści, tutaj jest to Tyr, dalej będzie Sydon, to nieprzypadkowe miejsca. W pierwszej części widzieliśmy Jerozolimę. Tutaj dwa miasta pogańskie, które w Starym Testamencie miały bardzo złą sławę i niechęć Żydów do mieszkańców tych miast jest ciągle żywa w czasach, kiedy Pan Jezus tam przebywa. I w takich okolicznościach przychodzi do Niego kobieta, która przez tych Żydów, którzy, nawet samych Żydów, ze względu na nieprzestrzeganie jakichś religijnych nakazów uznali za nieczysty, byłaby nieczysta z zasady. Ale Pan Jezus nie odrzuca jej. Jej córka zostaje uzdrowiona. I byłby to bardzo trudny tekst dla Żydów, którzy czytali go w pierwszym wieku, dlatego że wydaje się, że Marek skonstruował go w taki sposób, żeby zburzyć kategorie myślenia, które panowały wtedy. Dlatego że maluje kontrast pomiędzy Żydami w tej pierwszej części, a kobietą poganką, czyli mówiąc krótko, nie Żydem. Tutaj Marek pisze o tym, że była Syrofenicjanką w
Ewangelii Mateusza w tym samym fragmencie jest określona jako Kananejka, stąd naród, którego Żydzi szczególnie nie lubili ze względu na historię, Stary Testament. Kto czytał, ten wie. Może nie ma potrzeby teraz o tym szczegółowo mówić. I ta kobieta przedstawiona jest w tym fragmencie niezwykle pozytywnie. W odróżnieniu od uczniów, którzy nie byli w stanie zrozumieć niczego, co Jezus do nich mówi, ona pojmuje od razu to, co On chciał jej przekazać. Kontrast pomiędzy tymi dwiema grupami powinien być tutaj widoczny. I jeżeli ten tekst miał burzyć kategorię myślenia, jeżeli miał przedstawić ją tak pozytywnie, to skąd tam ten pies? Poprawność polityczna niech zginie. To nie było pochlebne określenie. I jeżeli mówimy o burzeniu kategorii myślowych, to dlaczego Pan Jezus używa tutaj określenia, które wydaje się wpisuje się w te kategorie, zamiast im przeczyć? Skoro tekst tak pozytywnie rzekomo opisuje tą pogankę, to skąd to słowo? Wydaje się, że Marek umieścił tutaj ten opis po to, żeby pokazać, że ona jest nie tylko sercem blisko Boga, ale również pokazuje, ma inną cechę, której brakowało Żydom. Pokorę, dlatego że uznała, że Jezus Chrystus przyszedł najpierw do Żydów, a później do pogan. I Pan Jezus wyraża w tym fragmencie to samo, co święty Paweł, kiedy pisze w swoich listach, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, a później Greka. I ta kobieta, która zostałaby uznana przez Żydów za nieczystą, nie jest zbyt nieczysta dla Jezusa Chrystusa. Także kiedy przychodzi do Niego, to On nie odrzuca jej. I bez względu na to, jak nieakceptowalni lub wydają się sprawiedliwym, religijnym ludziom tamtych czasów czy naszych czasów pewne osoby, albo może nawet jeżeli ty jesteś tutaj dzisiaj i uważasz, że zrobiłaś coś takiego, że nie może ci to być przebaczone, to nie jesteś wystarczająco nieczysta czy nie do zaakceptowania, żeby kiedy zwrócisz się do Jezusa Chrystusa, to On nie mógł cię przyjąć. Przeczytajmy teraz dalszy fragment. Znów opuścił okolice Tyru i przeszedł przez Sydon, środkiem Dekapolis nad Jezioro Galilejskie. I oto przyprowadzili mu głuchoniemego z prośbą, aby położył na niego rękę. On zaś wziął go na stronę, z dala od tłumu, włożył swoje palce w jego uszy, splunął i dotknął jego języka. Po czym spojrzał w niebo, westchnął i powiedział do niego: Efata, to znaczy otwórz się. I natychmiast otworzyły się jego uszy, rozwiązały się więzy jego języka i zaczął poprawnie mówić. Wtedy z naciskiem nakazał im milczenie w tej sprawie, ale im bardziej im to nakazywał, tym szerzej oni to rozgłaszali. Nie mogli przy tym wyjść z podziwu. Mówili: sprawia, że wszystko zmienia się na dobre. Nawet głuchym przywraca słuch, a niemym mowę. Widzimy tutaj Pana w okolicach drugiego z miast, o których wspominaliśmy, Tyru. I kilka osób przyprowadza do Niego osobę, która jest głucha i niema. On zabiera ją na stronę i wykonuje przed jej uzdrowieniem dość ciekawy zabieg. Dla nas dzisiaj być może bardzo zagadkowy, ale mógł być sposobem skomunikowania się z osobą, która nie mogła go usłyszeć, z którą nie można się było skomunikować w żaden inny sposób, że może oczekiwać uzdrowienia. I ta osoba zostaje uzdrowiona.
Ważna jest reakcja ludzi, którzy przyprowadzili tego człowieka. Dlatego, że rzeczy, które mówią, są tutaj przez Marka podane tak, że stanowią aluzję do pewnych fragmentów Starego Testamentu, które mają nam pokazać znaczenie tego, co Jezus Chrystus zrobił wtedy na ziemiach pogan. Pierwsza z tych wypowiedzi, która brzmi: sprawia, że wszystko zmienia się na lepsze. Bardzo dosłowne tłumaczenie tego stwierdzenia mogłoby brzmieć: wszystko zrobił dobrze. I fragment Starego Testamentu, który przywołuje ta wypowiedź, to na przykład 31 werset Księgi Rodzaju. Spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Stąd pierwsza sugestia, jaką Marek zawarł w tych słowach, jest taka, że Jezus Chrystus przez swoje działanie sprawia, że stworzenie wraca do stanu sprzed upadku. I ta odnowa zaczyna się od Jezusa Chrystusa. Druga wypowiedź nawiązuje do księgi, która jest bardzo często cytowana i do której aluzje w Ewangelii Marka są niezwykle częste, do Księgi Izajasza, konkretnie tutaj do rozdziału 35, który mówi o powrocie Izraela z niewoli. O tym, że Izrael zostanie sprowadzony z powrotem na swoje ziemię i że jego więź z Bogiem, która została zerwana przez jego niewierność, zostanie odnowiona. I w tamtym fragmencie ta odnowa opisana jest w kategoriach uzdrowienia. Przeczytajmy. Mówcie do zaniepokojonych w sercu. Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych. Otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Sensem tego uzdrowienia, którego dokonał nasz Pan w okolicach Tyru, poza tym, że było to fizyczne uzdrowienie, jest to, że jest ono symbolem pojednania z Bogiem. I już nie tylko, tak jak w Starym Testamencie, pojednania Izraela, ale teraz ze względu na to, że dzieje się to na ziemiach pogan, całego świata. I pamiętacie, na początku zapytałem, ilu z nas było Żydami, zanim zostaliśmy chrześcijanami. Nie było nikogo, stąd znaczy to, że wszyscy tutaj jesteśmy z pogan. I ten fragment, który dzisiaj omawiamy, jest dla nas niezwykle ważny, dlatego że jest początkiem, mówi o początkach Ewangelii, która dotarła aż tutaj i 2000 lat później oto jesteśmy. Dlatego, że uwierzyliśmy Ewangelii mówiącej, że Bóg stworzył świat właśnie jako bardzo dobry, w tym stanie, do którego Jezus ma go przywrócić, że stworzył na nim wolnych ludzi, którym dał możliwość niezgrzeszenia i ludzie z tej możliwości nie skorzystali. Zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu i poszliśmy swoją własną drogą. I całe Pismo Święte, od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia, jest historią tego, jak Bóg przywraca ten pierwotny stan, kiedy całe stworzenie było dobre. I centralnym punktem w tym planie jest przyjście Jezusa Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu za grzechy nas wszystkich.
jeżeli jesteś tutaj dzisiaj jako obserwator, ktoś zainteresowany, ktoś, kto jeszcze nie uczynił Jezusa Chrystusa Panem swojego życia, to wiedz, że dopóki Jezus Chrystus nie wróci, Jezus Chrystus wraca, jest czas, żeby przestać podążać własną drogą i zwrócić się do Niego. Bez względu na to, jak nie do zaakceptowania wydawałbyś się sprawiedliwym, poważanym, religijnym ludziom dzisiaj i być może jak nie do zaakceptowania czy nie do uratowania myślisz, że sam przed sobą, że jesteś, to jeżeli zwrócisz się do Jezusa Chrystusa, to On cię przyjmie. Podsumowując, poznaliśmy dzisiaj Jezusa Chrystusa jako tego, który uzdrawia, jako tego, który nie odrzuca nikogo. I jeśli chodzi o naszą własną postawę w związku z ludźmi, których spotykamy dzisiaj, czy w naszym życiu są jakieś osoby, które są w cudzysłowie nieczyste, które uznajemy za takie, że do nich może nie warto iść, nie ma sensu się nimi zajmować, oni i tak nie odpowiedzą. Czy są w naszym życiu osoby, których nie akceptujemy w taki sposób? I co postawa naszego Pana do ludzi, którzy byli uznawani za nieczystych, wtedy mówi nam o tym, jak powinniśmy postępować my dzisiaj? Zakończę na tym. Pozwólcie jeszcze tylko, że pomodlę się na koniec. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty tak umiłowałeś świat, że posłałeś Pana Jezusa tutaj, żeby On umarł za wszystkich, którzy uwierzą w Niego. Panie, dzięki Ci, że Ty stałeś się sługą wszystkich, tych, którzy byli uważani za nieczystych i nie do przyjęcia, i że Ty przyjąłeś ich do siebie. Dzięki Ci, że Ewangelia dotarła do pogan i że wszyscy tutaj na tej sali jesteśmy tego dowodem. Napełnij nas, proszę, swoim Duchem Świętym i spraw, żeby ona docierała jeszcze dalej, na krańce świata. Dziękujemy Ci i wywyższamy Cię. W Twoim imieniu, Panie. Amen.